Borjomi to 14-tysięczne miasto uzdrowiskowe w górach Małego Kaukazu, założone w 1829 roku. W 1842 roku miasto otrzymuje oficjalny status uzdrowiska carskiego. Miasto słynie z wody mineralnej, której eksploatację rozpoczął w 1890 roku wielki książę Michał Romanow. On też rozwinął i rozreklamował uzdrowisko. Zabytkowy dom irańskiego konsula z 1892 roku. Wejście do Parku Zdrojowego. Pod zieloną, ażurową konstrukcją kryje się główne źródełko wody. Wody mineralne z Borjomi mają leczniczy wpływ na drogi żółciowe i choroby przewodu pokarmowego. Park Zdrojowy leży w wąwozie, przez który przepływa rzeka Borjomula. Posąg Amiraniego, który nauczył ludzi metalurgii i został za to ukarany przez bogów. Uważa się, że jest protoplastą Prometeusza.